1, 7, 14, 15, 27 i 47. Te liczby w ostatnią sobotę w Dużym Lotku dały ogromną radość jednemu z jeleniogórzan bądź jeleniogórzanek. Ta osoba przyszła do kolektury, która znajduje się za moimi plecami, kupiła 3 zakłady, sama skreśliła liczby i wygrała ponad 6 milionów złotych. Słyszeliśmy o tym szczęściu, to prawda, ktoś wygrał w tej kolekturze 6 milionów złotych. Tak, wczoraj jeszcze nie było powiadomienia, natomiast dzisiaj rano po zalogowaniu się, jak otrzymałam powiadomienie, że padło to u nas, to aż normalnie podskoczyłam do góry. Pierwsze co, telefon do szefowej, a szefowa zadzwoniła bezpośrednio do Wrocławia w celu potwierdzenia, czy to faktycznie u nas, także to jest nasza druga szóstka, a pierwsza na nowym miejscu. Także jesteśmy bardzo szczęśliwe i gratulujemy oczywiście zwycięzcy. Macie bardzo szczęśliwą kolekturę, a pytanie, znacie zwycięzcę? No, niestety, kojarzycie go? No niestety nie, a nawet gdybyśmy wiedziały, to nie możemy ujawniać. Jakby pani spożytkowała 6 milionów złotych, co by pani kupiła? Niczego bym sobie nie żałowała. Ale ma pani jakiś pomysł, pojechałaby pani na wakacje, kupiła sobie dom, samochód? Właśnie, to wszystko. To wszystko? No, tak, rzeczy materialne. Nie mam, rozdałabym. Rozdałaby pani. A pani? Jaki ma pani pomysł na wydanie 6 milionów złotych? Trzeba je najpierw mieć. Co za 6 milionów za to byśmy kupili? Nie mamy pojęcia, ile to jest pieniędzy. Ja bym wyjechał za granicę. Pan by pojechał za granicę. A pani? Nie mam pojęcia. Nie mam. Jak widać, jeleniogórzanie nie mieli zbyt wielu pomysłów. A z takim problemem w najbliższym czasie będzie musiał zmierzyć się zwycięzca. Choć kto z nas nie chciałby mieć taki właśnie dylemat?